Witajcie na streamie Jaceks. Witajcie. Bardzo serdecznie na streamie Jaceks. Hej, to ja. Wasz nowy streamer. Z kanału Jaceks do Wysydeł. Dzisiaj poprowadzimy... Dzisiaj poprowadzimy stream. Witajcie serdecznie. Zaczęło się. Zatem witam serdecznie na tak zwanym streamie wtorkowym, dodatkowym. I co? Mikrofon. Co za kolego, ale mikropomutacji tylko trzeba co 17, także... Zapodle się proszę z regulaminem forum, dziękuję. Brzmisz jak Alpha Dave z Ameryki. Jak Dave z Ameryki po prostu w takim razie. Jak brzydki burak! Nie znajdę tej muzyki. Nie znajdę tej muzyki teraz. Tle? Kurczę. Jak się nazywa? Okej, mam. Mam. Po pierwsze, nie zamierzam dyskutować z debilami. A jeśli nie subskrybujesz Jacek z dowód wideo, to jesteś debilem. Dziś ekskluzywny dla kanału Jacek z dowód wideo zaprezentuje wam twarz brzydkiego buraka. Tak, to ja. Sydhiv. To ja, brzydki burak. Po pierwsze, nie zamierzam dyskutować z debilami. A jeśli... To kurde, był ten. Ten cieszy tego gotego, to kurde, było. Dobra, kończę już to. Okej, dobra. Dobra, tak, faktycznie powinienem podziękować. Podziękować za suby. Podziękować za suby. Dzięki kawa z cynamonem za 16 miesięcy. Monia Lyn za truje. Piąty stream proszenia o zmianę Oscar Limonkowy na tier git.pl. To się nie wiem, czemu to się miałoby wydarzyć w ogóle. O fuck, no nie, zacząłem czytać niestety. O nie, no dobra. Posiedzimy tu chwilę.
Dzięki Frydewicz za suba, Netkowski za suba, Netkowski za suba, Cyjon za 3 miesiące i Alex... O, Aleksana za suba i Sunda. Widzę, że wszyscy same nowe suby, wszyscy się słuchają po prostu tego, że no... Po pierwsze, nie zamierzam dyskutować z debilami. A po prostu, jeśli nie subskrybujesz... O, Jesus Christ. Okej. Okay. Dzięki Sunda za 20 miesięcy. Co to jest? Co to jest? Szukasz ciekawego forum w telefonach? Nie! Nie szukam. Nie szukam. I am not looking for it. Ja szukam. To o mnie. Ja szukam, weź puść. Dobrze, dobrze. Spokojnie. Zaraz, za sekundę. Za sekundkę. Knajsku, dzięki za suba. Cheetos Michael, dzięki za suba. Mikrus 13, dzięki za suba. I Sandy, dzięki za subika. Co to było? No jak to co? To? Quidditch, mistrzostwa Kędzierzyna Koźla. Spokojnie, będziemy oglądać. Na spokojnie. Watch rekomendacje, co tam ciekawego jest? O Jezu. Wykopane z moich własnych zbiorów domowych. O Jezu, Marleonka, co to jest? Własne! Dostaliśmy ekskluzywne ripy DVD z Wenecja 94, Harley Davidson, Żnin i okolice 1998, W grodzie i wokół grodu Piasta 2009 i Na piastowskim szlaku 98. Kari, wiem, że to roku. Oglądasz plaweś powerbanka do szkoły, bo znowu nie zdążę naładować telefony. Dziękuję bardzo, Korba, za 28 miesięcy. Dziękuję. No, Żnin i okolice mnie interesuje. Co? Co? Joe Mama. Dzięki MKO1 za 2 miesiące. Dziękuję. Joe Biden? Joe Bin Laden. No tak, wiadomo. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj jest taki plan, żeby zrobić parę rzeczy. Pierwszą z nich, jaką chciałbym zrobić, to jest fanowska gra Reksio i Kretes o tytule Odkop, która jest robiona przez... Już wam pokazuję. Przez Fox Centurion. Odkop.pl. Jeszcze gorzej jest tam. Jak coś. Jest tam jeszcze gorzej. Dzięki Reventon za gifcika. Zatem jest to... Uwaga. Babum. Reksio i Odkop Kretes. To jest nazwa z prawdziwa gry. I jest to... dobra, jest coś dla Polaka. Bo zakończę... jest to trybut dla serii gier pecetowych. Przygody Reksia, stanowiącej dużą część mojego dzieciństwa i nie tylko, bo humor i nawiązania są w niej ponadczasowe. Mimo mechanik i grafiki przywodzącej na myśl JRPG, gra fanowska jest, jak seria źródłowa, klasyczną przygodówką, w której łamigłówki są przeplatane minigrami. Czego się boję bardzo dziś, bo wiemy dobrze, jak łamigłówki przeplatane minigrami działają na mnie, jeśli chodzi o Reksia. Minionki 2.0. Tak, gra Minionki. Jacek z RPG to jest. JRPG, tak. Mumionki, dobra. Pełna gra w zamyśle ma wystarczyć na kilka godzin rozgrywki, nie uwzględniając opóźnień z trudniejszymi segmentami. Super, że to jest. Bardzo mi się to podoba. Cieszę się, że są trudniejsze segmenty. Bo, no bez trudniejszych, to co byśmy robili na streamie? Średni czas pełnego przejścia demo wynosi ponad godzinę. Jakby nie było, jestem pewien, że ta gra będzie uczną dla fanów serii. Dla nas.
a nawet dla tych, którzy nie mieli z nią wiele wspólnego. Wink. Główne cele. Patrzcie. Patrzcie. Cele są. Ja już pobrałem oczywiście. I bardzo jestem przerażony tym komentarzem. Spoko gierka, choć z pewnością nie dałbym rady jej ukończyć bez pomocy z zewnątrz. Także... Nie będzie. Nie spodziewam się tutaj dobrego wyniku. Ale... Główne cechy. Klasyczna gra przygodowa dostosowana do widoku top-down. Nasycona kreskówkowa grafika. To akurat prawda, mogę potwierdzić. Ze screenów widać. Jest ona jak najbardziej nasycona. Zagadki, łamigłówki, labiryntu, minigry, niepoprawna ilość humoru, kultowy soundtrack, patrzcie, Bartłomieja Brosza, The OG i zakres demo, startowa lokacja z mechanikami PNC, nie mam pojęcia co to jest, dwie łamigłówki, wystarczy nam. Patrząc na to, że ma to trwać godzinę. Quiz. Labirynt. Inna zawartość. Skalowanie co do piksela. Nie grając na pełnym ekranie jest super, świetnie. Wiele ciekawych dialogów. Samo demo ma ponad 80 drzewek dialogowych. Niektóre z nich są bardzo złożone. Największe ma ponad 120 linii rozsianych po 7 różnych gałęziach. To już jest za dużo. To gramy tylko demo. Jest tylko demo. Nie ma... pełnej wersji tej gry jeszcze. Ale jak tylko wyszło demo, to uznałem, że muszę obejrzeć, zagrać w nie. Wydaje mi się, że warto będzie to obczaić. Zaawansowany moduł mowy. Teksty wyświetlają się stopniowo, symulując prawdziwą mowę, w tym interpunkcję. Opcja ustawienia prędkości zadowoli zarówno powolnych czytelników, jak i speedrunnerów. Jest gra zrobiona już pod speedrun. Już na samym starcie. Wysoki poziom trudności... Niedobrze. To nie jest dobrze. Wysoki poziom trudności zgodnie z tradycją serii. Krety. Do znalezienia. Kompatybilność z gamepadami. To ja nie... Ja mam komputer. Polska i angielska wersja językowa dla fanów rodzimych i zagranicznych. Wspaniale. I wydaje mi się, że jestem prawdziwym graczem, ja mam komputer, myszkę, klawiaturę. No i tak, Fox Centurion jest autorem, polecam, śledzę na Twitterze i są tam update'y co do gry, więc myślę, że z tego co widziałem to już i tak szapoba, ale zobaczymy. Zobaczymy czy będzie wystarczająco... Ciężko po prostu. I myślę, że zaczniemy od tego. To będzie nasz wstęp do dzisiejszego streama. Czyli Fox Centurion w Rex and the Moles. The Unearthing. Czyli Rexio i Kretes. Odkop. Czy ma gra wbudowany dead row? Zobaczymy. Zobaczymy też, czy po prostu nie zacznie mi... Zacznę kopać po prostu... Zobaczymy, czy nie zacznę kopać bitcoina za sekundę. Zobaczymy. Okaże się to wszystko. A nawet jeśli miałbym zacząć, to... Co z tego? Bitcoin's future investment is... Crypto's investment is not gambling. To nie była porada inwestycyjna, jak coś. To był żart taki, tylko. To Stu? No nie wiem, czy tak brzmi Stu.
już, no! Nie wytrzymam po prostu z tym kinder. Nie wytrzymam z tą kinderką. Halo? Witam bardzo serdecznie. Witam Państwa w pierwszym wywiadzie z postacią dość posławioną, powiedziałbym wręcz kimś, kto towarzyszył wielu z nas każdego dnia, z postacią, która wielu osobom na pewno miała ciężkie chwile w życiu. To aktor. Genialny aktor, który podkładał głos pod wiele postaci, ale najbardziej zasłynął z roli telefonu. Halo, czy jest tam pan do linii? Halo. Jestem, słucham. Tak, jestem. Już jestem. Tak, to ja. To ja. Odtwórca głównej roli oczywiście w legendarnym dzwonku, który no pewnie wiele z Państwa zna, ale ja też nie chcę też się tak przechwalać po prostu od razu, nie chcę się przechwalać, tak, oczywiście, ale no też ja no jestem od no nagrałem, brałem udział po prostu w takiej tej nagraniowej po prostu sesji nagraniowej i na niej powstało wiele różnych dzwonków tak naprawdę z tej serii. Tak, to ja jestem właśnie, to ja. No, witam bardzo serdecznie, bardzo miło pana gościć na antenie dziś. Też może zacznijmy od może początku, czyli to byłby bardzo już ten słynny głos, ponieważ w końcu chyba na to czeka większość naszych widzów dzisiejszego podcastu. Także czy pan to po prostu mógł pan... No dobrze, proszę już nawet, ja już wiem, o co chodzi, no. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Halo, to ja, twój telefon, ja dzwonię, halo, to ja! To właśnie pan. Dziękuję panu bardzo serdecznie za udział w tym odcinku. To tyle na dziś. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy i do następnego. Dziękuję. Cześć Kuba, siema JSX. Cudowny wstęp, dzięki, że jesteście. Nie ma sprawy! Dzięki Bizonek za 3 miesiące. Halo, to ja, twój telefon! Ja dzwonię! Halo! Dzwonię tutaj!
żona cię namierza. Dobra, koniec. Posiedzisz już 3 dni w domu i ci lekko odpierdala. Nie. Jest wszystko okej. Okay. Dobra. Kobieta. Sorry. Przepraszam. Niekanonicznie było. Przepraszam. Chciałem przeprosić wszystkich urażonych moim występem. Twoja kobieta cię namierza. Błagam, niech ktoś to zapisze. Nie, nie trzeba. A kto pamięta ten dzwonek? Czekaj. Kurwa. Okej. Okay. Kto pamięta ten legendarny dzwonek? A nieco wulgarny, aczkolwiek zapisał się w pamięci wielu i można powiedzieć też w historii, prawda? Odbierz, bo może twój szef dzwoni, a jak nie odbierzesz, to cię z pracy wypierdoli! Dziękuję bardzo serdecznie. To dziś było tyle, już wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z Bad Physics Focus. Kiedy się zacznie? Kiedy się zacznie? A nie, to co ja tam mówił, to nie było gamek. Nie mogę gamek. Powiedział, chodź tu. Chodź tu. I już nie mogę więcej. Nie mogę więcej. Dobra, koniec tego, bo nie zaczniemy. Nie zaczniemy, mnie głowa zacznie boleć i się skończy, tak. Ring ding ding da ba ba ram ba ba bomba barum ba wuch tak tak go klikać. Ding ding tchis is the crazy frog ding ding. No, teraz nie będzie bipczyło, jak zmienię? Teraz nie słychać? Ja nie! Czekaj. Halo? O kurwa, zepsułem. A nie, nie zepsułem. Halo? Halo? Nieważne. Dobra, koniec. Dobra. Zatem zaczynajmy od gry. Zaczynamy od... Prowadź streama głosem buraczka dzisiaj, please. Nie. Nie mogę tego zrobić. To jest początek Joker Arc Kuby. To jest koniec Joker Arc Kuby. To jest... To jest koniec mojego arka bycia Jokerem. O kurwa diabeł.
Dziękuję Jose Baldini za 21 miesięcy. Dziękuję bardzo. Najnormalniejszy stream Jacek. Spokojnie, zaczynamy grę. Okej, okay. Pytanie do graczy, do widzów. Can you hear it? Can you hear me? Can you hear the game? Jest cicho pewnie troszkę, ale zaraz będzie głośniej. Prędkość dialogów? Mała. Prędkość dialogów? Small. Głośność? A... Musi być. Głośność muzyki. Okej, okay, zostawmy tak. Będzie okej. Okay. Będzie, myślę, okej. Okay. Zakaz przyciszania Reksia? Ciszej. Nie. Po prostu nie. I teraz tak. Oczywiście gramy w Polish version. W Polish version gramy. Minimalnie ciszej, a jednak. Proszę, minimalnie ciszej. Dwa, ciszej. Teraz będzie za cicho. Teraz będzie tak. Kuba, nic nie słychać. Kuba, nawet nie słychać gry. Jest git. Super jest. Nice. A, dobra, sorry. Jednak ja wiedziałem, że będziecie zadowoleni. Ja wiem, jak to ustawić wszystko. Ja umiem ustawiać gry. Kurier Jaceksa. Reksia UFO soundtrack. Jaka to Reksia melodia. Od razu, tak. Bam. Kuba, nie znać gry? Wiecie co? Wiecie jak jest? Kuba. Kuba. No Kuba. Kuba, no nie słychać gry! No nie słyszę gry w ogóle! Kuba, czemu nie słychać gry? Kuba, czemu? Włóż kamerkę! Czemu nie ma kamerki? No, on jest 21, a ty nie ma kamerki! Mówi głosi drebas! Daj ci głosi, daj ciszej! Daj głośniej, daj ciszej! Gra nie działa, gra się zepsuła, gra ci nie działa! Gra ci nie działa! O, już słyszę, już dobrze jest. Już jest okej. Okay. Dzięki, że pogłośniłeś. Pomyśl te draw! Okej. Okay. Dzięki Zuzjaja, dzięki za suba. Dziękuję za subika. Dobra, robimy świece dzisiaj na streamie. Normalnie tak. Jest, mam ją po prostu przy sobie. Ha, kurwa, mam was. Kole jednak streamka pali. Uśmieszek nam daje ze swym zdrowiem na szali. Bardzo go za to poświęcenie lubię. Niech szybko zdrowieje i nakurwia sety w klubie. Chłoptastycznego streama, moi drodzy. Niech nas goblin z łazienki Bartka ma w opiece. Miała być mu... O. Kurwa mać! Aaaa! Kubuś dziś chory jednak streamka pali. Uśmieszek nam daje ze swym zdrowiem na szali. Bardzo go za to poświęcenie lubię. Niech szybko zdrowieje i na kurwa sety w klubie! Chłoptastycznego stringa, moi drodzy! Niech was goblin z łazienki Bartka ma w opiece! Dobra, już jest, już się robi. Robi się niedobrze.
robi się niedobrze. A będzie jeszcze gorzej. A będzie jeszcze gorzej dzisiaj. Wesołego jajeczka. Piąty. Dziękuję, Bigos, za 27 miesięcy. Ja pierdolę, jak ja kocham życie. Właśnie piję sobie Coca-Colę w domu, koń zwalony, najedzony kepsem od Araba, a do tego streamek Gargamelka z najlepszej gry na świecie mniejsze 3. Dziękuję bardzo, Maniczek. Cieszę się, że w tej kolejności w sumie. Cieszę się, że w tej kolejności. Cieszę się, że w tej kolejności. Bo... Gdyby koń zwalony był na końcu, miałbym pewne pytania, ale nie mam, bo po prostu też, co mnie to interesuje, tak na dobrą sprawę. Okej, dobra. Dobra. Okej. Wracamy do gry. Do gry, do włączania menu. Kurwa, nie włączę tej gry! Ja pierdolę, ale spoko, że strem. Hauka Studio, dzięki. Hauka. 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 Dzień dobry, poproszę Haukę ze sklepu. Gdzie mam telefon? Mam telefon. Hauka, dziękuję. Dziękuję bardzo za 27 miesięcy. I Mad, ustaliliśmy, kto przejął IGTTP. Nie było trudne. Ale Bartek też rzuca. Aczkolwiek ustaliliśmy, że jestem nieco bardziej Instagram pilt. Dobra. Lecimy dalej. Czyli ustawiamy opcję dalej. Andzia! Dziękuję, Kuba, proszę, za dwójkę. Dziękuję za dwójeczkę. Ja nie muszę tego słyszeć. Ja kurwa, pierwszy raz kogoś pokochałam za tramwaj XD. Co to jest za klip? Robi się niedobrze. Halo, znak zapytania to ja, palec wskazujący w górę, twój telefon, dzwonek, halo, na ja tu dzwonię, symbol gniewu, odbierz mnie, przycisk w górę. O, tylko nie symbol gniewu. Wszystko tylko nie symbol gniewu, okej? Okay? Nie symbol gniewu. Tylko nie symbol gniewu. Które to jest symbol gniewu? A, symbol gniewu to jest to takie... Uj! To jest takie z anime. Uj! To jest symbol gniewu? Okej. Okay. Pojebany jesteś, wychodzę. Przepraszam, już wyzdrowiałem. Mam cały czas to włączone, tak? Kurwa! Okej, przepraszam. Przepraszam. Okej, to dużo tłumaczy. Okej, okay, dobra. Dziękuję, Kuba, proszę. Dziękuję Zjebeksy za pionę i dziękuję Niebezpieczny Makaron za 53 miesiące. To jest dużo. Literalnie Wormsy. Wormsy z roleplayem będą jak... O, nie do swojego backstory całego! Poczekaj, wytłumaczę ci! Nie rzucaj we mnie granatu! Arcy! Granatu! Ja się nie pamiętam, co tam jest! Nie wiem, co tam jest. Granatu z krzyżykiem! Wytłumaczę ci! Dobra. Dość tego. Co to jest?
Co to jest? Robi się niedobrze? A będzie jeszcze gorzej. Robi się niedobrze? A będzie jeszcze gorzej. Nie! Nie rób tego, nie! Mor? Ma ktoś? Ma ktoś? Nie to! Tylko nie symbol gniewu! Gdzie to jest symbol gniewu? A, symbol gniewu to jest to takie... Nie! To nie brzmiało tak! To nie brzmiało tak! Błąd jest na Twitchu. Nie słyszeliście tego tak. Tylko nie symbol gniewu. Który to jest symbol gniewu? A, symbol gniewu to jest to takie... Nie. Nie brzmiało to tak. Symbol gniewu UW. Dziękuję Atmosfera za 2 miesiące. To jest takie z anime. Nie, to nie jest ani... Z niczego to nie jest. Z niczego to nie jest. Robi się niedobrze? A będzie jeszcze gorzej. Kurwa, źle. Jeszcze raz. Nie, teraz nie! Nie! Jeszcze raz. Robi się niedobrze? Nie. A będzie jeszcze gorzej. Analogowy delay. Wiecie, że Beatlesi... Mało osób wie, ale Beatlesi w roku 1964 właśnie w ten sposób nagrywali tak zwany efekt echo na swoją pierwszą płytę, która nigdy nie wyszła, ponieważ brzmiało to bardzo źle, bardzo też źle to brzmiało. Mała ciekawostka dla wszystkich fanów muzyki. Co robicie muzykę? Ej, to też muzykę? Kiedy nic do meczek na tym kanale? Piowi stary słucha trójki od, po 22. To jest jeszcze inaczej. To jest inaczej. Czekajcie. Ja wiem, jak to jest.
Nie pali się. Teraz kurwa. Witamy w 345 wydaniu Listy Przebojów Trójki. Dziś wyjątkowo, jak nie co roku, numer jeden to oczywiście legendarny zespół z Wysp Brytyjskich. Klasyk wśród klasyków Pink Floyd i ich legendarny kawałek płyta The Wall. Już dziś full album prosto w wydawnictwa z ciebie dla wydawnictwa 1979 roku. Dobra, to jest ryzykowny żart. To był bardzo ryzykowny żart. Bardzo ryzykowny żart to był. Dobra, muszę teraz włączyć z powrotem i możemy... Weź, bo mi ojciec przybiegnie do pokoju. Przepraszam. Okej. Dobra. Wracamy. Jak to wyłączyć? Nie chcę tego. Nie chcę tego mieć tutaj. Nie chcę tego mieć. Tego nie chcę mieć. Kurwa, to chcę. Tego nie chcę. Tego nie chcę. Yes. Delete. Nie chcę tego. Akieś. Dobra. Ma ktoś tego shota z... Będzie jeszcze gorzej? Robi się niedobrze. Nie. Nie chcę. Nie mam już. Nie będę mieć. Jest na DC? W sensie na Discord, czy jest gdzieś już sprzedany? Jest. Niby 2 miesiące temu, a jednak dzisiaj. Jakby dzisiaj. Uwielbiam subskrybować Jacek. Jestem kurwa przezabawnym człowiekiem. Jak dobrze, że żyję. Dobra. Co? Zamknij się. Dobra. Okej, dobra. Missing Seal Reaction to Dead Information Blood Trail. Dziękuję bardzo Maciej, Jacob i dziękuję Zjebeksu za 14 miesięcy. 14 miesięcy jebanych. Dobrze? A będzie jeszcze lepiej. Pytanie do prowadzącego. Czy nie można zasilać kablem tej kamery podczas nagrywek DTP, w której pada bateria i Bartek przechodzi w tryb screensaver? Dużo zdrówka, pozdro. Proszę to powiedzieć Bartkowi, bo to nie jest tak, że on nigdy nie miał kamery na kablu. No czas nie ma kabla po prostu. Robi się gorzej. Nie, to nieważne.
Koniec śmiesznego. Kończymy śmieszne, oficjalnie. Przechodzimy do gry. We are start... Koniec tego show. Tego żałosnego, żałosnej próby tworzenia komedii. Przejdźmy do tego. Kurwa, nie ten przycisk. Nie ten przycisk. Nie ten przycisk, nie chciałem tego przycisku. Nie chciałem tego przycisku, chciałem ten. Chciałem inny. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Okej, okay, dobra. Okej, okay, jesteśmy w grze. Reksio i Odkop. Nie da się zrobić klipu z 345 wydania Listy Przybojów Trójki? To niedobry znak. To niedobry znak. Reverb? Bo... To skomplikowane. Nie mogę teraz o tym mówić. Muzyka. Aha, wyłączyłem muzykę. Dobra, wyłączyłem muzykę, bo był śmieszny donate. Przepraszam. Okej. Okay. Okej, okay, jest git. Jest git. Jest git. Ciszej, jest dobrze. Będzie dobrze. Dobra, zaczynajmy. Sterowanie. Poruszanie się jest na strzałkach. Poruszanie się jest na strzałkach. Ciszej? Głośniej, ciszej, jest okej. Okay. Dziękuję. Głośniej. Głośniej dam w takim razie po prostu. Posłucham się czatu. Ciszej? Dobra, dam ciszej troszkę, bo faktycznie. Dobra, ciszej. Okej, okay, dzięki. Nie słychać nic? Okej, to dam głośniej troszkę. Współczuję ludziom, którzy oglądają zapis tego streama. Okej, okay, dobra. Nowa gra. Sterowanie. Chciałem zacząć sterowaniem. Sterowanie. A to kieszeń. S to wybierz. S. To wybierz kieszeń. I to jest coś... No dobra, nieważne. Wstecz, escape i tyle. Jeśli minigra zawiera nietypowe sterowanie, ikony klawiszy będą widoczne w rogu ekranu. Czyli możemy się spodziewać quick time eventów. Jeśli tak, to już przegrałem. Dobra. Znaczy, zobaczmy, co w... co dla nas, fanów, wielkich fanów Reksia i Kretesa przygotował Fox Centurion w swoim wersji 1.7.2 beta demo. Sprawdźmy to. Nic nie słyszeliście pewnie. Pewnie nic nie słyszeliście. Nic nie słyszeliście. Jeszcze raz. Zamykam grę. Było cichutko strasznie. Było cichutko bardzo. Bardzo cichutko był. Dobra. Opcje i głośniej dam gadanie. Głośność... Ha, nie ma głośność. Okej. Okay. Wiecie co? Dam tak i będzie dobrze. Ja to czuję. Dobra, jedziemy. Okej, jeszcze raz. Uwaga, nie było tam wcześniej nic. Hej, cześć! Witajcie na nowym streamie na Jacek z Dowóz Wideo. Będziemy dziś grać w grę Reksio i Kretes Odkop, czyli fandowską produkcję autorstwa Fox Centurion, którą znalazłem za miłym słówkiem naszej cudownej społeczności, która zostawia łapki w górę pod wszystkimi filmikami. Powiedzcie hej YouTube! Hej, cześć, witajcie wszyscy! Woohoo! Witajcie! No dobra, no to co tam YouTube? To co tam YouTube? Zaczynajmy! Mam nadzieję, że ten sprzęt się nie rozsypie. Kurwa, źle, jeszcze raz. Za cicho. Jeszcze raz. Ja pierdolę. Wykurwie, wykituję w tej robocie pierdolonej.
zaraz to wszystko rozkurwie, po prostu siwy dym, czarne chmury i tak się skończy to wszystko. Naprawdę, kurwa, nie mogę już z tym pierdolonym, kurwa, Hej, witajcie w kolejnym odcinku z waszej ulubionej serii, waszego ulubionego maratonu, Reksio i Kretes. Dziś gramy w fanowską odsłonę gry autorstwa Fox Centurion pod tytułem Odkop. Hej, YouTube! Powiedzcie wszyscy na czacie, pozdro dla YouTube'a, najlepszej, najpozytywniejszej społeczności na polskim YouTubie! Zostawcie suba oraz dzwoneczek i nie zapomnijcie, nie mogę tego powiedzieć nawet w żartach, dobra. Okej, zaczynajmy! Ajki, dzięki za subika! 33 miesiące! Pozdro dla YouTube'a. Pozdro dla YouTube'a! No właśnie tak! Dobra, zatem przypomnę, że... przypominam, że jest to tribut. Nie, upadek... Mój upadek jest nagrzotowany. Pozdro YouTube. Okej. Zaczynajmy. Mam nadzieję, że ten sprzęt się nie rozsypie. Robimy największa Kinder niespodziankę z Reksiem w środku. Streamer wkurwiony. Dzięki Nvidii za pionę. Ta gra posiada autozapis. O Boże, to już jest dużo. Downrow Spiral? Jeszcze nie jest, to znaczy Downrow Spiral, zostań na stream na czwartek. W czwartek jest stream. Ta gra posiada autozapis. Ikona albumu pojawi się, ilekroć będzie miał miejsce on ten zapis. To mała taka... mały commentary. Zaznacz przedmiot, by go na czymś użyć. Jego ikona będzie widoczna w rogu. Można też spróbować połączyć go z innym. Za dużo rzeczy już jest. Ja już nie rozumiem. Ja już nic nie rozumiem. Zaznacz przedmiot, by go... Okej, okay, dobra. Użyć lub połączyć. Dobra, to jeszcze rozumiem. Że jest myszka i klawiatura i gra się nimi. Okej. Okay. Inne interakcje, na przykład rozmowy, nastąpią tylko jeśli nie wybrano przedmiotu. Okej, okay, czyli nie można na przykład wybrać noża i... Reksio i Kretes znaleźli się w bardzo poważnej sytuacji. Co? Nie, wróć. To dopiero epizod 5. Od nowa. Nie rozumiem to odniesienie. Jest to odniesienie. Testowy sub. Dziękuję, Squirrel! Za 5 miesięcy. Gacie zostały zeskornione? Nie, wróć, to dopiero epizod 5. Od nowa. Jest cicho dalej, gra? Nie, jest okej. Okay. Kogut wyprosił pomoc Reksia i Kretesa w jego najnowszym projekcie. Ja tam nie widzę różnicy między... Nie umiem epizod zrobić 17. głosu Kretesa. Nie umiem zrobić głosu Kretesa. Ja tam nie widzę. Ja tam nie widzę różnicy między tymi wstępami. Dzięki Jaboj Nudu za 17. Dobrze! Ejo! O, jo! 1:1 było. Nie było. Ja... No nie, bo już zapomniałem, jak w głowie miałem połączone te rury w głowie. Fakesu, dzięki za 4 miesiące. Oh boy, Kret, go wild. Okej. Okay. Ja tam nie widzę. Ja tam nie... Nie, to nie jest ten głos. Nieważne. Ja tam nie widzę różnicy między tymi wstępami. Nikt cię nie zmusza, Kretesie.
Niby tak, ale wtedy musiałbym znowu pomagać w przebeblowaniu. To już drugi tydzień. Wiem, że się nie wyspałeś, ale koncentruj się. Jestem do tyłu z rozkładem. Klient spodziewa się wynalazku na wczoraj, a my dobrej zapłaty. We getting money. Wiecie, za ile dostaniemy pieniędzy, że w całą nową tą budę kupimy. Platforma do budowy maszyny i plany są gotowe. Wszystko znajduje się na zewnątrz. Gdybyście mieli jakieś problemy, pytajcie. Kocham to, że dalej nie ma głosu Reksio. Ale czy to nie oznacza, że to jest w pewien sposób retcon? Szczeknij. Nie zaszczekam. Nie zaszczekam. Nie zaszczekam, nie ma mowy. Tego nie jest symbol gniewu. Które to jest symbol gniewu? A, symbol gniewu to jest to takie... Uj! To jest takie z anime. Uj! Zaszczekałem. Szczekaj, bo wyjdę. Nie! Ahu! Czemu powiecie? Ahu! Reksio zmienił się w Mario. Wahoo! Wahoo! Bierzmy się do roboty. Hał, a nie ahu. Nie mogę, będę miał chorobę. Gry Reksia kiedyś, wspaniała przygoda, wielkie poświęcenie, no money, darmo. Gry Reksia teraz, kurwa hajsu nie mamy, a projekt przygody potrzebny na wczoraj. Dzięki pan Maruda, to prawda, kapitalizm dogonił Reksia. I uważam, że tak powinno być. Hał, Kuba, ej, jak lubisz, jak się do ciebie mówi, a jak nie. Dziękuję, Lloyd, za 11 miesięcy. Dobra, bierzmy się do roboty. Masz na myśli, bierzcie się do roboty. Ja i Reksio nie sądzę, byś dla odmiany ruszył pazurem. Ja pracuję umysłowo. Oto, zobaczcie. To jest streamer. On po prostu nie może fizycznie pracować. To jest za dużo dla niego już, bo to jest ciężka praca i... bardzo ciężka praca. Także okolicznościowo przepycham wielkie sześciany. Oh shit. Co by tam były za litery? Nawiązanie do tajemnicy trzeciego... Moja koncentracja mnie tutaj zawiodła. Położyłem magnes na metalowym stole. Damn, you're so dumb. Wciąż nie wiem, jak je rozdzielić. Stół jest bezużyteczny. Reksio schował magnes do kieszeni. O! Dzięki. Nie, sorry. Dziękuję. Okej, czyli spacja. Tak? Nie. Okej. Okej, czy mogę coś przyciągnąć tym magnesem? Na przykład... Okej, nie mogę. Wyłącz to. Dobra. Wyrzuciłem go! Idź dalej.
A, okej, okay, on tu. A, on za mną chodzi. Dobra, on za mną chodzi. Yo, jak tu jest ślicznie! I ładnie. O nie, o fuck. O mój Boże Święty, o Jezu Boże, ja pierdolę, Boże Święty, dlaczego to... Okej, okay, jest pralka. Jest pralka. Siedzimy do rana. O, polecam na przykład śledzić dewelopera na Twitterze, bo ja się już dowiedziałem z Twittera, że drzewa, że jedno drzewo było wcześniej, a drugie drzewo było dodane niedawno. W sensie wygląd. Art. Sprite. Industrial Revolution and its consequences! Dziękuję, Bazi. Piątunio. Ja bym się zresztą. Beksiński, Jan Matejko, oni wszyscy są martwi. Ja pozostałem, rozumiesz to? Ja pozostałem jako publiczny artysta J. Hoppa. No. J! Hoppa. Dziękuję, żółty pies. No, Beksiński jest definitywnie martwy. Jan Matejko? Nie wiem, nie widziałem. Okej, okay. Pralka, rower. Nie, to nie jest rower. To jest rower, ale coś jeszcze jest na... No, dobra, rozejrzyjmy się najpierw. Muszę... To jest tak ukryte, że to ja muszę to wziąć. Rek się schował kilkadziesiąt kilo stali i rdzy do kieszeni. I like this humor. I like this humor. Fun fact, twórca twierdzi, że ogląda, ale nie ma konta na Twitchu, więc nie może komentować. I have no Twitch account and I must watch the worst stream in my life. To jest druga książka, to jest sequel do I have no mouth and I must scream. Kwestionujące szczekanie, czyli takie bardziej... How? Takie bardziej. Dlaczego na podwórku jest, w ogóle jest kotwica? A, bo ja wiem. Mieszkasz tu dłużej niż ja. Kolejny niezrozumiały bełkot. O, to umiem zrobić idealnie. To robię cały czas. To robię cały czas. Bleh. Dlaczego tak często powtarzam twoje pytania? Ktoś musi tłumaczyć. Masz silny akcent. Aha, to dlaczego powtarzam? Okej. Okay. Wait. Co jest? A to jest część na YouTube'a, także nie martwcie się. Nie pra... O, Rek się powiedział. Nieprawda! Piątunio. I have no mouth hand i must wolf. Dziękuję, trasz. Dobra. Zobaczmy, co tutaj. Siano! Chyba się nie spodziewasz żartu na każdym kroku. Dobre. Bo ja się spodziewałem. Ja już miałem tak... Tu... Na pewno po tonach żelaza będzie coś ciekawego. Okej. Okay. Hej. Czegoś właściwie przekonał was kogut tym razem. Wścieknięcie. Maszyna do robienia prawie wszystkiego. Brzmi groźnie. Jest groźnie. Zwłaszcza, że kogut dostarcza to jakiemuś nieznanemu typkowi. Ej, co może pójść nie tak? Co może pójść nie tak w tej sytuacji? Ale po co? Niepewne wścieknięcie. Hmm? How?
Hi-h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 i-
Karimata nuci coś pod nosem w zamyśleniu. Damn, she's so pretty when she does that. O, jest taka cudowna, gdy ona nuci w zamyśleniu po prostu utwory. Jestem takim szczęściarzem. Pomyślał Reksie oczywiście. Okej, dobra. Co tu jest? Ul. Nie, to nie jest ul, to jest kura. Okej, przepraszam. Koniec opalania na słońcu. Zejdź z beczki, jest nam potrzebna. Fakty, fakty, jest potrzebna nam. Zbyt wiele razy widziałem Kretiego! By nie poznać tej pozy, będzie stawiać opór. Czy maszyna do robienia prawie wszystkiego może też zabijać? Nie wiadomo, co to jest prawie. Więc... Rek się zrozumiał, że dyplomacja lub podstęp mogą być jedynymi wyjściami. Chyba, że... Czy w twojej kieszeni zmieściłby się obiekt wielkości, dajmy na to, kury? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tak tylko pytam. Daj! Musimy wykombinować. Czego ona chce bardziej od słońca? Podejrzewam jakieś naciągane rozwiązanie. Tak zwykle bywa. Okej, okay, dobra. Do drugiej kury zagadam. Nie, śpi. Ona śpi. Oh shit. Oh shit, jesteśmy... Reksio znalazł porzucone na skraju lasu wiadro. Bezpieczne jest taka rzecz. Buraki balistyczne. Nie sądzę, by kiedykolwiek nadawały się do jedzenia, no bo są balistyczne. To się nam przyda. To się nam przyda. No dobra. Maszyna do prawie wszystkiego wcale nie jest złym pomysłem. Dlaczego następna część nazywa się Rexio Become Human? Dobra, jest wiosło. Legenda głosi, że jeśli zbierze się 3 pełne butelki w jednym miejscu i wypowie 3-krotnie imię Chrumburaka, ten się pojawi. Nie 3 butelki, a 7. Co to 3 butelki dla Chrumburaka? Rozbawione szczegnięcie. Racja. Imię też nie jest konieczne. Przybędzie po nie, tak czy inaczej. Powiedział Kretes, jeszcze bardziej dezorientując część graczy. O mój Boże. O mój Boże. To jest fanowski lore? Okej, okay, to jest fanowski lore. Czy ktoś chce streścić? Chociaż nie brzmi to jak coś, co łatwo się streszcza. Nie, nie, okej, okay, dobrze, dziękuję. Reksio i Kretes nie zostali mieszkanki kurnika, a jedynie pozostawioną przez nią kartkę, okej. Okay. Wyszłam na pocztę. Deja vu. O, coś czuję, że w tej produkcji to będzie częste zjawisko. Tu jest dużo homadżu. Dobra, dobra, musimy wypierdolić. Przepraszam, wypierdolić. Buraki balistyczne służą do rozpierdalania czwartej ściany. To prawda, to prawda. Dobra, musimy wykombinować, jak wywalić... No, po prostu, okay. Rozumiem. Czy mogę użyć... Okej, okay, sznurek. Zawsze się przyda. Ale z tym radziłbym się nie mocować. Istotnie, lina była zużyta oraz ku zgrozie bohaterów nie była nawet... Konop... No nie, to troszkę... Trochę słaba lina. Okej. Okay. Czy możemy zacząć budować to? Czy jeszcze zbieramy rzeczy? Hehe. Pamiętasz, Reksiu? Jak kogut uparł się, by przed upałami zakorkować inne. Pamiętam to bardzo dobrze. Okej. Okay. To pamiętam. Dobra. Widły. Pewnie, bierz widły. Przy okazji wrzuć jeszcze moje portki do stawu, skoro nie dasz im wyschnąć.
No to ubierz się. Naszym bohaterom zjeżyły się włosy na plecach. Dźwięki dobiegające z nory były zaiste przerażające. Lepiej nie przeszkadzajmy Molly. Wiosenne porządki. Damn, ale że koń w środku? Okej, czyli oni tutaj mieszkają. Fajne, fajne. No w sumie jest to kopiec. Jest to kopiec. Dobra, wór. Hiper, super, mega, turbo, ultra jęczmieniec. Solidna marka, ale jakoś nie zyskała popularności. Dziwne. Okej. Dobra. Czy ja mogę coś jeszcze zakosić? Piecyk muszę zakosić. Jęczmieniec, dowód z wideo. Brzmi dobrze. Co? Podejrzewam, że właśnie przez to Molly nie odwiedza kogutów. Się o was dowiaduje koguty, tym mniej chcę wiedzieć. Dobra, mamy tutaj lore dump troszkę. Jest jest kogut, co go musieliśmy ganiać po kosmosie. Dobra. To jest miejsce jakby na pojemnik na moje najlepsze wynalazki, a także kosz na te mniej udane. Okej. Okay. Dobra, pralka. Muszę ją brać. Bo się pierze tak dobrze jak kiedyś. Co ty nie powiesz? Po tylko dwóch lądowaniach awaryjnych? To jest ta sama pralka? Dobra. Okej. Okay. Pralka ląduje na środku. To wiem. To wiem. Nie wiem, czy to mądre. Porzucona starokrytońska technologia jest porzucona nie bez powodu. Jebać to. Pralka. To na pewno moduł centralny. Dobra, więcej. Beczka. Nie mam pojęcia, jak się jej pozbyć. Jak ją zdobyć. Ale co, czy mam coś jeszcze tutaj? Tak, mam to coś. Wiadro. O ile dobrze zrozumiałem, wiadro jest tu tylko do podpierania napędu ręcznego. Nożnego. Tak, bo to będzie rower. Piecyk na pralkę. A można to zrobić bez posiadania wszystkich elementów? Tak, ale jeszcze nie teraz. No właśnie. No właśnie, widzicie? Widać, kto zjadł zęby na grach serii Rexio. Dobra, dobra, czyli tak. Trzeba iść do Curry. Curry! Czy mogę to zabrać? Nie mogę. Okay. Witam cię, Kuro. Mam worek ziarna. To jest idealne dla Kury. Dobry pomysł. Nakarm Kurę bezpośrednio na beczce. Jeszcze mniej chciało się jej ruszyć. Zirytowane warknięcie. Takie bardziej... Masz rację, przepraszam, jestem przewrażliwiony. Przez te całe wiosenne porządki i przemeblowanie. Trochę mi się to daje we znaki. Wiecie co? Uwaga, pauza! Ho, ho, ho! Uwaga, pauza! Nie ruszać się! Nie ruszać się! Uwaga, pauza! Uwaga, pauza! Uwaga, pauza! Dobra, przyciszę SFX-y, bo widziałem, że niektórych kują w uszy pisanie tekstu. Dobra, więc tak. Tutaj. Worek ziarna. Tu. Nie, może tu. Na chacie. Nie. Może tu?
I'm blind! Reksio postanowił wykorzystać pełne koryto w charakterze dywersji. I teraz... Cutscenka! Mogłem to przewidzieć. Molly używa tej sztuczki, gdy chce odkurzyć kanapę. Nabieram się za każdym razem i dobrze mi z tym. Hej, niektóre relacje takie są. Bierzmy, zanim pochłonie całe ziarno razem z korytem i tu wróci. Dobra. Mamy ostatni element układanki potrzebny do najniższego poziomu. W beczce chyba będzie coś tłoczone, ale nie wiem co. Szczeknięcie. How? Rotowanie obiektów? Może. No, muszę się przyjrzeć temu. Bo tu jakiś taki baniak. Dobra, na pewno to idzie na górę, na pralkę. Na planie wygląda trochę jak... Jak nazywa się złom tego jednego kretona? Nie pamiętam. Nie mam zielonego pojęcia. Te gry mnie tak wyprały z tego, co się w nich działo. Przez te minigierki. Dobra, kółka potrzebuję. Ale nie tego. Odkurzyć kanapę. W polskim ciężej o dobry wordplay, więc warto docenić. Doceniam. Dobra sugestia teraz. Dobra. Koło ratunkowe chyba będzie tutaj. Nie mam pojęcia, po co to dodawać, ale to dodajemy. Myślę, że to jest dobre w ogóle analogia tych gier. Dobra, jeszcze ramię robota. Nie mamy go, ale ja pamiętam. Ramię robota było tutaj gdzieś kiedyś wcześniej. Mógłbym tu wbić? Halo? Nie mogę. Okej. Wejdźmy do budy. Ale podoba mi się to. W ogóle podoba mi się to, że jest zachowane tutaj to, że buda wewnątrz jest 1000 razy większa niż na zewnątrz. To jest fajny smak. Fajny smaczek. Bo tak faktycznie w Reksiu było, że ta buda jest taka small, wchodzisz tam i jest po prostu cała kawalerka. No loading screen! Wow! Dobra, co to jest? Biorę wszystko. Konewka. Nie, stop. Nie biorę jej. Co tu jest? Mogę... Reksiu, przyznaj się. Twoja cała buda to kolejna kieszeń. Trochę tak jest. Zadowolone szczeknięcie, w pełni wyrażające satysfakcję z obecnej sytuacji majątkowej szczekającego. Nie zrobię tego. Jedno muszę ci przyznać. Wycisnąłeś z tej kawalerki wszystko, co tylko się dało. I więcej. To jest bardzo współczesny Reksio. Dobra, co to jest? Odkurzacz, dobra. Czy mogę... Szafa Reksia i Karimaty zawierała ciekawy miks najróżniejszych przedmiotów. Egzotyczne perfumy, pamiątki z najdalszych krańców świata i spoza niego, albumy fotograficzne oraz 20 kilo wypalonych na wylot map. Po co ty to trzymasz? Ja wiem po co. Dokładnie tyle. To jest lorowo się zgadza. Czyli my dobrze graliśmy wtedy. Dobrze graliśmy, niszcząc tyle map. Wypaliłem dziurę w mapie. Parokrotnie. Okej. Mogło być jakieś takie, że... Ty już to widziałeś, debilu! Dobra. Jak w ogóle udało ci się odzyskać lampę? Nie pamiętam, gdzie była lampa. Śmiech słabo zamaskowany jako szczekanie. Pozwól, że powstrzymam się tu od komentarza. Razem z miotą Reksio wziął też magiczny sznurek od szufelki. Okej. Dobra.
Lampa Aladynia to jest? No tak. No tak, jest to lampa Aladynia. Reksio i Karimata śpią na osobnych łóżkach. Reskio myśli, że jak będzie miał maszynę do wszystkiego, to może się zmieni. Mi się wydaje, że to łóżko je, to łóżko nie jest na jedną osobę. Dobra. Co jest tutaj ważne? Magiczny sznurek? Zobaczmy. Nie. W takim razie... O, sorry, muszę odznaczyć i zaznaczyć. Okej, okay, czyli to nie są te rzeczy po prostu. Muszę robot. Może na dole coś jest. Tu nie ma przejścia. Czy jak mogę... będzie miał maszynę do wszystkiego, nie będzie już musiał mieć karimaty. Tylko maszyno zrób mi louda i yellow. Myślę, że tam jest to nieco głębsze niż tylko to. Okej, okay, co ja mogę? Co ja mam zrobić teraz? Czekajcie, mam wiadro jakieś? Nie, mam kotwicę. Okej, chwilę. Kotwica ze sznurkiem. Nie. Z magicznym sznurkiem? Nie. Zaczyna się. Odkurzacz możesz zmontować już. How do I do this? Mam odkurzacz? Aha, po prostu zamontować go. Dobra, no bo odkurzacz nie miał tej rury na obrazku. I miałem takie, on jest jakiś rozjebany, nie ma rury. Muszę coś mu przyłączyć, żeby miał. Z którego roku jest ta gra? To jest demo teraz wydane. Nie wiem, z miesiąc temu, dwa tygodnie temu. W tytule jest wszystko w sumie podane. Jak myślisz, to nabierze sensu, gdy skończymy, czy pozostanie dziwne? Pozostanie dziwne. Rek się jedynie wzruszył ramionami. Okej. Okay. Dobra. Odkurzacz jest. Teraz to ramię. Gdzie ono ma być? Gdzie ono będzie? Witam. Jest tu ramię robota? Nie ma ramienia robota tutaj. Ale tu jest coś. Co to jest? A to radio mogę... Nie mogę. Nie da się wejść do jeziora? Chyba nie. Okej, okay, czyli... Ja robię rzeczy teraz. Okay. Na wszystko będę klikał magnesem. Zobaczmy, co tu jest jeszcze. Spróbuj magnesem szukać. No właśnie, tak myślałem, ale... Okej, okay, chwila. Co to jest? Dobra, to już wiemy, do seriali. Tam przy drzwiach do domu masz przenos. No właśnie, nie mogę tego chwycić. Więc nie. Magnes na baby? Kolejna teoria powalona. Dziś na żywo, na Jacek. Może w jeziorze, w wehikule było tam dużo syfu. No właśnie mi się tak kojarzy, że raczej powinniśmy wrzucić magnes do jeziora. Czekajcie, tu jest taki ten, nie? Punkt gdzieś. Ale przy odrobinie szczęścia się nie urwie i nie będzie trzeba znowu łowić magnesu. Let's go. Miotła? Nie. Kotwica? Okej. Okay. Daj na siano. Może igłę od szpuli znajdziesz. To by było przerażające. Na szczęście się tak nie wydarzyło. Do studni? Dobra. A tak? Nie, okej. Okay.
Dobra, idę do studni. Jest! Dobra, odsuńcie się. To robota dla Kreta. Jesteśmy dobrzy w kręceniu. Hehe. Skoro tak mówisz. Dawaj, Kretes. Czy coś nie tak, Kretesie? Owszem, ktoś w budowlance znowu przyjął, że wszystkie zwierzęta mają ponad metr wzrostu. Kręcenie zostaw mi, jeszcze dosięgnę. The Horseman of the Pog, dzięki za suba. Dobra, kręćże. I rogie szonki. Pytające szczekanie. How? Nie. Chyba pójdę na spacer. Gdybyś mnie, Reksiu, szukał, to będę na wzgórzach. Si, I wish I was there too. Dobra, nieważne. Podoba mi się, że gra zachowuje nawet tę mechanikę klikania wszystkiego bez sensu. To prawda. To prawda. Nie, gra oddaje... O nie. Recykling w wydaniu koguta. Przynajmniej tutaj nie trzeba skakać na bungee, by coś wyciągnąć. Dobra, jeszcze raz, bo przeklikałem. Reksio wychylił się i zajrzał w głąb wyschniętej studni. Z głębi powitał go słaby blask metalu. Okej, okay, po prostu wszystko jest tutaj. Rynna. Shit, nie tego szukaliśmy. Kompletnie nie szukałem rynny. Ale może to będzie rynna. Chwileczkę. To będzie rynna. To będzie rynna. Bam! Przedłużenie chwytaka. By sięgał do beczki? Okej. Okay. But where is the chwytak? Ale co ja teraz potrzebuję? Czym są te rzeczy teraz? Czym są te rzeczy? Czwórka, rower. Where is the rover? Where is rover? Chwytak nie jest u koguta. Dobra. Zobaczę, czy nie ma chwytaka. Witam. Czy to jest chwytak? Co to jest? No. Tu już nie ma nic. Może przejść pod linką na pranie? Nie da się. Ale... Magiczny sznurek? Nie. Nie. Chciałbym zabrać to. Widły. A w lewo od, lewo od domu? Tutaj to już byliśmy. Tutaj wzięliśmy... te. Dobra, czekaj. Hello? Chcesz... Dam jej miotłę. Miotłę dam. Okej, okay. Spróbuję dać wiosło zamiast wideł. Nie mam wiosła, mam miotłę. Ale dam jej miotłę. Nie, nie mogę jej dać miotły. Chciałem jej dać miotłę, bo skoro robi porządki wiosenne. Zamiast widły nie da się miotły dać. Nie da się. Okej. Okej. Połączmy przedmioty. Okej. Żaden z żadnym nie działa. Wiosło jest przy kurniku. Jest wiosło przy kurniku. Ale czy ja je mogę wziąć? Patrzcie. Nie mogę go podnieść. Klikam i nie bierze go. No, wygląda, jakby można było je wziąć, prawda? Full eku masz? No nie, bo wyjebałem cztery rzeczy. Jeśli to jest... Mam nadzieję, że to nie jest błąd. Mam nadzieję, że nie jestem softlockowany. Ona powiedziała, wyszłam na pocztę.
déjà vu, coś czuję, że... Okej, okay, dobra. Spierdol okno od kurnika kotwicą. Słucham? Jest okno zamknięte. Jestem zakupiony. Tutaj wygląda, jakby się dało coś zrobić tej kurze śpiącej. Kuro śpiąca, halo. Dobra. Chwileczkę. Da się zdjąć pranie? I tam odwiedzę tylko po środku. Próbowałem już tutaj klikać. Nie za bardzo. Chyba nie. No, na moje to kotwica i coś tutaj, ale... Ledwo w lewo od kurników? Nie. Kurę miotłą? Można spróbować. Nie robi nic. Nie robi nic. A na tej? Czy szafkę nocną w budzie sprawdzałem? Chyba tak. A nawet nie mogę jej kliknąć. A tu jest lampa. Już nie da się nic zrobić, bo to koniec dema. Nieprawda. Dobra. Ona nie miała iść stąd? Może jeszcze raz mogę zakręcić. Przy drzwiach domu. No, tu jest ten para... Dobra, spójrzmy... Spójrzmy jeszcze raz na te plany. Jest tak. Miotła jest na końcu chyba. Piątka to jest miotła. Chwytak jako czwórka. A nie ma ścieżki za dachem na lewo? Nie. Nie ma. Jest tutaj na maksa. O. Jest tylko tu. I tu wziąłem jedną rzecz już stąd. Ale faktycznie tam wygląda jakby... God damn. God damn. Dobra, bo tutaj nie mogę stąd wziąć nic. Cory Mi, dzięki za subika. No i tutaj też nie ma przejścia dalej. What the hell? O nie. Przy drzwiach coś czerwonego. Nie da się tylko podnieść. Nie jestem w stanie tego podnieść. Tak samo jak nie mogę... Dobra, idę zagadać do koguta. Tak samo jak nie mogę podnieść wiosła. I nie wiem czemu trochę. Dobra, pytające szczekanie. Już nie pamiętacie? Koledzy? Rower powinien... Okej. No tak. Nikogo kojarzysz? To był zardzewiały wrak, więc dałem ci go do wyrzucenia. No tak, ty przecież wyrzucasz słom do lokalnych rezerwuarów. Nie dramatyzuj, studnia jest sucha. Uszczypliwe ściągnięcie. Nie zatopiłem łodzi podwodnej, umyślnie. Nie wyciągaj... Okej, odblokowaliśmy wiadomości. Tak czy inaczej, nie mamy już roweru, sprzedałem złomiarzom. W takim razie będziesz musiał się wybrać na złomowisko. Naprawdę muszę? Nie da rady tego jakoś zastąpić? Klient poprosił dokładnie o napęd z rowerem. O, fuck, idziemy na wysypisko.
wiosenne porządki nie wpłynęły korzystnie na Kretesa. GTFów. Dzięki za 27. Gałązka, pozdrawiam. Dzięki, dzięki. Szczekanie. Nie ma również chwytaka? Niech pomyślę. Kurczę, pieczone. Teraz wszystko mi mówi? Ja jak głupi chodzę w koło. A! Wziął go Koko Kornelek. Mówił, że to antyk czy coś. Spytaj się go. Kornelek? Who the fuck is Kornelek now? Dobra. Gdzie jest... Okej, ten niebieski to Kornelek. Niestety, do... Okej. Otwarte drzwi są? Zmieniła się na mapie? O! Faktycznie. Wchodzimy. Nie wchodzimy, nie wchodzimy, nie wchodzimy. Nie muszę tam być. Dziki pisze, jaki ładny art style, kolorki takie soczyste. No, dojebaną robotę tutaj dev zrobił. Jak coś w tytule streama jest. No dobra, klikamy. Oh shit. Uwaga, poziom energii spadł poniżej wartości minimalnej. Włączam zasilanie awaryjne. O, Jesus. Prawdopodobna przyczyna? Przeciążenie generatorów. Skontaktuj się z administratorem. No nie. Rasetore, dzięki za suba. Okej, okay, idziemy. Na. O nie, ja to widziałem na Twitterze. Tu się klika w jakiejś dziwnej kolejności rzeczy, ale nie mam pojęcia, jak to działa. Także witajcie w kolejnej części. Witajcie w kolejnej części. Ale jak to trzeba klikać na. Co? Monitor. Let's see. Przepraszam? Sprawdź stan placówki. Kompilowanie raportu generalnego. Funkcje podstawowe. Aktywne. Pierwsze zabezpieczenie. Sekwencja audio guzikowa. Aktywne. Przeciążenie generatorów frajdy. Dzięki, trasz. Drugie zabezpieczenie. Mobilne, czasoprzestrzenne teleportery chaosu? Nieaktywne, dzięki Bogu. Zasilanie? Awaryjne. Okej. Okay. Dobra. P, co to znaczy? Przepraszam, P, C, T. P, C, T. P, C, T, co? Pushing P? No, no, no. Hello? Te drzwi nie miały oczywistego mechanizmu otwarcia. Żadnych klamek ani zamków. Co to był za dźwięk? A to? Drzwi do pokoju zasiały, były zamknięte na klucz. Klucz, którego Reksio nie miał. Dziękuję. Okej, okay. Zobaczcie. Tutaj są jakby... Wyświetla się mi na monitorku... Okej. Na monitorku wyświetla mi się to. Ten przycisk. Cyk. Czy to jest autorski dźwięk? Mam nadzieję. Okej, okay, następne. To. Halo, to się wyświetla. O nie. To się wyświetla, ale nie... Nie, tu się wyświetla. Co? Nie no, to! Nie mogę kliknąć. Nie mogę kliknąć. Cześć, co?
C. Aha, bo było C. Cek. P. Push and P. Pik i dół. Okej. Okay. Pik i tutaj. Tek. Mam nadzieję, że to jest dev. Doda to takie słodyczy tej produkcji. C. To z Kapitana Nemo? Okej. Okay. Szkoda. To chujowe. Nie, to jest super. Cek. Tutaj. Na górę. O Jezu. Cek. Okej, okay, ale bałem się, że to będzie trudniejsze. A... Już? Okej, okay, zrozumiałem. Zrozumiałem sugestie. Idziemy. Wchodzimy. It's unlocked! Witam. Ale te dźwięki są spuki w chuj. Odkop any person speedrun? Mam nadzieję, że jest speedrun tego dema. A jak nie ma, to pewnie ktoś kiedyś zrobi. Okej. Okay. Dobra, co to jest? Umrę, jak tu wejdę? Nie, po prostu się nie da wejść. Przełącz notatkę od Kornelka. Przeczytaj notatkę od Kornelka. Wyłącz laserową barierę. Korci mnie, żeby po prostu wyłączyć laserową barierę. Zaraz. A kto to w ogóle jest? Kto ty w ogóle jesteś? Grafiku, nie ma żadnej wizyty. Szczeknięcie. Akurat. Głos podobny. Nie przeczę. Ale cię nie widzę, więc to nie wystarczy. How? Mam wadliwą kamerę. Okej. Okay. Ani słowa. Niepełnosprawni też mają prawo do pracy. Based. Może zróbmy to tak. Zadam ci 3 pytania. Jeśli popełnisz błąd, włączę zabezpieczenia. Nie. Nie zgadzam się na to. Wybierz kategorię pytań. O mój Boże. Oh my god. Okej. Riddler. Riddler, po prostu... Po prostu tak. Po prostu tak to brzmiało. Dziadek Nemo. Co to jest Dziadek Nemo? Wehikuł czasu był ostatni, tak? No tak, powstanie i upadek kuratorium. Nie grali, nie wiem co to jest. Skarb piratów? Okropnie nie pamiętam nic. Nemo był ostatni, to prawda. Czarodzieje? Pamiętam, ale nie tak dobrze. W UFO było kuratorium? Okej. Okay. Dobra. Weźmy wehikuł czasu. Ale Alzheimer. Nie, po prostu robię więcej rzeczy niż gram w Reksia. Okej. Okay. Wehikuł czasu. Jak to? Wiem, to może być szokujące dla wielu. Okay. Jeden. Jak miał na imię prehistoryczny wynalazca? Rykus. Był Rykus.
Rykus? Chyba rykus. Co nie znajdowało się w herbie... Tam były jakieś... różne... It's over. Okej. Okay. Kolor żółty, kolor niebieski, pies, kura. Pies musiał być. Pies musiał być. Pies musiał być. Sprawdzam z lektury. Oho. Kury chyba nie było. Trzy. Dokończ. Kaczka kwacze. O Jezu. O Boże. Nie. 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 Batmanie, oto zagadka. Dwie kuki, armatka. Dziękuję bardzo. Dziękuję, żulej w ogóle. Dobra, dokończ. Kaczka kwacze. Bzyczy pszczoła. Lew na pewno nie będzie. Nie było lew zaryczy. Wejdź na węża. Oh, hell no! Biorę B. Wszystko się zgadza. I kto nie? I kto jest mistrzem świata w grze? Kto jest mistrzem świata w grze? Chcesz? Wszystko się zgadza. Witaj w placówce badawczej kuratora. Mieszkańcu podwórka. I teraz lasery przecinają mnie w pół. Twoje odpowiedzi na te banalne pytania... Okej, one nie były banalne. One nie były banalne. One były dość wymagające. One były dość wymagające? Tak naprawdę Reksio jest w śpiączce i wszystko dzieje się w jego głowie. Leży u weterynarza pod inkubatorem i jak się nie wybudzi, zostanie całkowicie uśpiony. Reksiu, co było w herbie? Czego nie było? Curry? Nie było curry? Reksiu, wybudź się, obudź się, proszę. Dobra, chwileczkę. Sprawdzam coś na Instagramie. Przepraszam, już wracam z powrotem do świata. Twoje odpowiedzi na te banalne pytania w pełni potwierdzają twoją tożsamość. Wyłączam barierę. Dziękuję. A mogę przeczytać jeszcze tą notatkę teraz? Mogę, super. Przepraszam, ale placówka wciąż jest w trakcie budowy. Ukończyłem tylko dłuższą drogę. Czerwone i niebieskie oznaczenia teleporterów są blisko panelów i wyjścia. Proszę podróżować wzdłuż nich. O! Zaskoczone szczeknięcie. Istotnie, Kornelek zawarł w notatce swoje charakterystyczne powolne gdakanie. Podoba mi się pisanie tego. Podoba mi się pisanie tej gry. Jest troszkę takie meta, ale jest... Podoba mi się. Znaczy, w oryginale, oryginalne pisanie też jest meta. Dobra, idę. Ta gra jest idealna. Ma wszystko to, czego nienawidziłem w grze Reksio. Okej, idźmy po prostu. Idźmy przed siebie. Boże, jesteśmy pod ziemią. Fajny fade tła, widać napracowanie. Jest napracowanie. Trzeba przyznać, że jest tutaj dużo napracowania. Nie. Okej, idę. Idę po prostu. Tak działało ostatnio. Się szło i się kiedyś doszło. Okej, czerwone. Okej, tu jest... Jesteśmy w jakimś... Jesteśmy gdzieś w strasznym... Numerki są. No właśnie widzę, ale... Ja nie do końca rozumiem. Ja nie rozumiem.
Okej, teraz jest numerek 4 tutaj. Teraz jest 2. Ale co robi 2? Jak to... Okej. Co to jest? O nie. Coś przełączyłem tutaj. Coś przełączyłem. To nie... To piętra czy nie piętra? Piętra, okej. Reksio Expert, jak się cofniesz, to wylądujesz gdzie indziej. No tak. Ale czy ja chcę tego? Ej, w sumie to chyba tak się przechodziło jakoś szybko strasznie to, nie? Pamiętam, że coś takiego było, taki hack, lifehack do Reksia. Ale chyba już jesteśmy w któryś raz w tym samym. Z poradnikiem przeszedłeś. A, to tłumaczy trochę. Okej. Chciałbym... Ale tutaj jest jakiś laser. God damn. God damn. Piątunio. Level design MCS Her. Dziękuję, Matia, za pionę. Okej, okay, to już tu byłem już! Nie powinienem się cofać, muszę iść prosto przed siebie. Już tutaj byłem już tam, pamiętam dokładnie. Deshin. Za niebieskim i czerwonym idź. Piątunio. Okej. Okay. Ta gra ma taki vibe, że aż się prosi o turowy system walki jak z JRPG. No, ja myślę, że autor... Ej, tu nie byliśmy. Że autor posłucha, Piąt. Tak, doda. Oh fuck, tu nie byliśmy! Of, jesteś na stacji Poznań Główny. Co to było? Co to było? Widzieliście to? Poznań Główny? Tak. I musisz przejść z peronu drugiego na czwarty. To był goblin? Nie. 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 Nie, nie, nie. Znalazłeś sekret? Nie znalazłem sekretu! Nie! Ja chcę przejść grę! Okej, okay, idziemy stąd. Zostałem zgaslightowany przez grę. Tu się nawet nic nie zmieniło. O, Jesus Christ. Już zmienili numerację w Poznaniu? Tak, tak, wiem. Może ta wecha, którą przełączyłeś? Nie, no. Ja ją przełączyłem i... Mogę po prostu na linię jakoś zjechać? Bo tam było wytłumaczone na początku, ale ja uznałem, że... co tam? Drugą wajchę przełącz? Jest druga wajcha? Jest tutaj wajcha. Ale jak ja się mam do niej dostać? Idź czerwonym. Okej. Okay. A to jest niebieskie. To ja się cofam, tak? I ja się cofam, bo to jest niebieskie tutaj. No to jest niebieskie. I tu też jest niebieskie. Okej, okay, idę w tę stronę. No wiecie, w pewien sposób jest to sukces. Dobra, idę dalej. Cofnę się i może... Po prostu magicznie trafię na dźwignię. Nie ta, to nie jest ta dźwignia. To nie jest ta dźwignia. To nie jest ta dźwignia. O mój Boże. Dobra, nie po niebieskim. To jest to samo tutaj? Tak, to będzie... To jest to samo. Uff.
Okej, jak to się przechodzi? Jak to przejść? Jak to się... How do I go? Jak... Tu jest. Nie, jest piętro niżej. Okej. Dobra, może ja się cofnę. Może ja wczytam autozapis. I mi powiedzą jeszcze raz, jak to działa. Czytaj punkt zapisu. Tak, chcę. Bo na pewno jest zapis. Jest dobry zapis. Nie, jest zapis. Okej, muszę się cofnąć, przeczytać jeszcze raz notatkę. Peak gameplay. Dobra, uwaga. Jeszcze raz. Czytaj tę notatkę. Okej. Czerwone i niebieskie oznaczenia teleporterów są blisko panelów i wyjścia. Proszę podróżować wzdłuż nich. Okej. Dziękuję. Dzięki. Nie wiedziałem. Czyli co? Jak się pojawiają... Czyli co? Czyli jak jest czerwony albo niebieski, to po prostu iść dalej, tak? A tutaj nie iść na przykład. I tutaj nie iść. I tutaj nie iść. I tu 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 nie iść. To już było. Były już te... Ja jestem w lupie. To prawda, jestem w lupie i to mam wrażenie, że też nie w grze. Dobra. Czy mogę wyjść do niebieskiego? Proszę. Do czerwonego. Czerwone... W backrooms jestem, no. Znowu trafiłem do backrooms. Backrooms... Reksia. Take the blue pill road? No właśnie nie, muszę red pillem najpierw iść. Muszę iść red pill, żeby włączyć wajchę. Znowu tu jestem. Znowu tu jestem. Już tu byłem. Jak to działa? Jak to działa? Jak to działa? Tak jest w czyśćcu? Strasznie chujowo. Myślałem, że bardziej neutralnie jest. To nie jest czyściec, to jest jeszcze piekło. Okej, okay, mam wrażenie, że wyszedłem już 3 razy w tym samym miejscu. Będzie. Pierwsza wajcha. Dobra, idę za czerwonym. Na. Idę za czerwonym cały czas! Idę za czerwonym! Piątnie. Stój. Jakie stój? Śpiączka jak chuj. Idę za czerwonym cały czas. Patrzcie. O nie, jest niebieskie. Muszę się cofnąć. Nie. Nie, do czerwonego. Okej, okay, nie ma wyjścia. Nie ma tutaj, nie ma wyjścia z tej sytuacji. Idę dalej. Idę niebieskim. On nie wie. Znowu będzie ten śmieszny chłopek. Co to jest? Co to było? Od nowa trzeba? Jak to działa? Niech mi ktoś wytłumaczy, jak to działa. Jak działa ta gra? Paint.
How does Reksio works? How does Reksio work? Mogę cię poprowadzić. Maciek już przejdzione ma po prostu. Ja coś czuję. Maciek to wie po prostu. Otóż nie działa. Dobrze ci szło. Do pewnego momentu, ale ja po prostu robiłem to na pałę. Uwaga! Proszę przymrużyć oczy wszyscy. Więc jest co? Nie wiem, czemu włączyłem Paint, jakby ktoś miał wziąć myszkę i tak. Już ci mówię, więc tak, jak są takie, to idziesz tutaj. Dobra, mówcie mi po prostu jakiś. Chodzisz ludkiem, pokonujesz przeciwników i idziesz tam, gdzie trzeba iść. Okej, dziękuję. Okej, bo czasami jest tak, że ten ostatni kwadrat nie ma koloru. Tak jest. Tak jest. I co wtedy? To źle jest. Skocz w przepaść po prostu. Chciałbym. No dobra, jak jest coś takiego, to co teraz? Tył. Okej. Okay. Teraz? Też do tyłu? Teraz dead row. Nie. Dead row. Prosto? Idę tak jak Maciek R mi mówi. Idę tak jak Maciek R mówi? Nie mam pojęcia dlaczego. Teraz co? Tył czy prosto? Prosto. Jeśli to jest troll, to wypierdolę po prostu chyba w łeb się samego. Bo dałem się zrobić. Teraz? Tył. Teraz? Czekaj, daj pomyśleć, nie jestem trolem. Co tył? Nie. Tył. Naprawdę? Myślałem, że do przodu? Myślałem, że... Dobra. Co teraz? Poszedłem do tyłu. Dam dokończyć. Co teraz? Przód czy tył? Przód. Teraz? Przód. Teraz? Czat gra. Inna osoba gra. Piąty. Reksia. Byłyby jaja, jakby się okazało, że ten poziom jest nie do ukończenia. Nie, jest na pewno do ukończenia. Jest na pewno do ukończenia. Teraz? Co teraz? Twitch Integration ma ta gra. Przód i dalej. Przód. Już wiesz, że tutaj też? Okej. Okay. I co teraz? Co teraz? Dalej do przodu, czy się cofać? Przód. Okej. Okay. Przód dalej? Bo jest czerwone. Jest czerwone. Teraz dead row? Nie mogę. Cofaj. Przód. Tył. Okej. Okay. Teraz? To jest... Nie mam pojęcia, co robię. Jestem jak ta małpa, która przypadkiem napisze tego Szekspira. Okej, jak będzie konkretna ścieżka, to będzie... Okej. Okay. Ale teraz, Maciek, teraz co?
Maciek, co teraz? Tył, dobra. Okej. Teraz? Przód, okej. O mój Boże, ja nie mam pojęcia, jak to działa w ogóle. Okej, co teraz? Co no nie? Co no nie? Co no nie? Maciek, czemu napisał Maciek? No nie. O, źle poszedłeś, trzeba... Czekaj. No, przecież było... No... Ja coś źle zrozumiałem, ja coś źle przeczytałem? O mój Boże, o Jezu. Co teraz? Co teraz w takim razie? Idź aktualnie jak chcesz. Jak zatrzymasz się tam, gdzie będę znał ścieżkę, to dam ci znać. Dobrze, wierzę w to. Czekajcie. Muszę widzieć Maciek. Tylko nie zbanować. Okej, dobra. Czat. Nieważne. Dobra, będę widział. Dobra. Idziemy. Dobra, idę. Idę przed siebie. Tylko muszę iść wolno. Daj Maćkowi VIP-a. Chcę właśnie. Czekajcie. VIP. Tylko znam jakiejś złej osobie. Dobra. Chyba jest VIP. VIP mode dla Maćka i VIP mode only. Dobra. Idę dalej. Idę powoli, Maciek, wiesz. Po prostu, jak coś, to pisz. Będę robił krok dalej. Będę krok robił, Maciek. Okej, okay. Dobra. Dobra, idę dalej. Krótka ścieżka, idę dalej. Poszedłem. Dobra. Idę. Poruszam się. Dobra, jestem znowu w tym samym miejscu, co byłem. Teraz tak. Przód czy do tyłu? Kłebabbo, dzięki za 2 miesiące. Dobra, idę dalej. Czekaj na Maćka, no właśnie czekam, ale nie piszę, żeby stać. To idę. Dalej, dobra. Jesteśmy w lupie jakimś. W lupie jesteśmy. Jesteśmy zapętleni. I wyjdę na tej długiej znowu na górze. To może w drugą stronę, to może się cofnę. Cofam. No nie. Okej. Jestem tutaj. Chwilę. Jestem w tym samym miejscu. Jestem tu. Jestem w tym miejscu, gdzie powinniśmy być. Więc powinno się teraz dać przejść dalej. Dalej, ale spróbuj tył. Spróbować do tyłu tutaj? Dobra. Idę do tyłu. Dźwignia już jest ruszona. Dobra.
Okej, okay. Co teraz? Co teraz? Jestem przy niebieskim? 3. Piątunio. Jesteśmy w dupie. Nie jesteśmy, nie jesteśmy. Jest wszystko pod kontrolą. Tył, bo niebieski do wyjścia. Zobaczymy. Zobaczymy, co Maciek powie. Przód, I guess. Okej. Okay. Okej. Okay. I co, dalej przód? Bo się jakby oddalimy od... Nie. Tył? Tył? Cofnąć? Tył. Oh my god, jest... Czy my tu już byliśmy? Nie. Nie wiem. Będzie tu siedzieć ze mną godzinę. Nie. Byliśmy. Może jest jakiś sposób. Przód? Okej. Tył. Chyba. No. Tak. Do tyłu poszedłem. Tył. Okej. Przód. Iść przód? Bo jest czerwone. Piątunio. Ufamy Mackowi, a nawet nie wiemy, skąd czerpie ta wiedzę. To prawda. Przód czy tył? To ważne. Ale jest napięcie. Widzę dużo przód, tył. Przód? Naprawdę tą grę testowałem. Czekaj. Chwileczkę. Where is kurwa thank you? O. Słuchajcie. To nie jest kłamstwo. To nie jest kłamstwo. To jest prawda. Z rytmi gry. Okej, wracamy w takim razie do Reksia. Dobra. Gdzie teraz? Przód czy tył? Przód czy tył? Do przodu czy do tyłu? Na Discord go. Nie. Powiem, że dalej. Dobra. Okej, teraz? Przód czy tył? Dalej, dobra. Okej, teraz?
tył. Okej, okay, teraz. Co to za... Świetny poziom to jest. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba to, że... Nie wiadomo. Że nikt nie wie! Fox, nienawidzę cię. Przód! Dobra. Nie, super gra jest, dobra jest. W Readme jest też taki zapis. O kurwa. O kurwa. Byliśmy tu już. Co, iść dalej? Iść do, może to, jak byliśmy tu, to teraz do przodu. Bo byliśmy w, na, szliśmy w tył ostatnio tutaj. To teraz pójdźmy przód. Pójdziemy przód, będzie dobrze. No to przód, super. O, i jest to czerwone. I idziemy do przodu tym czerwonym, tak? Nie ma, czy jest co. Fox mówi, że przód. Okej, okay, teraz, teraz. W ogóle co się dzieje już? Tył? Okej, okay. Teraz. Czy tu, co teraz? Dalej są czerwone kropki. Ja bym poszedł do przodu, ale może ja nie robiłem tej gry. Przód, dobra. O, tu nie byliśmy nigdy chyba. Więc teraz, gdzie? Tył, dobra. Okej, okay, tu nie ma jak wyjść stąd, więc zakładam, że w że do tyłu. Co nie? Prawda, że, do że się cofnąć, jak już kliknąłem? Czy coś do przodu? Nie ma tu przodu! Nie ma tu przodu! Jest tylko, że mogę tylko wrócić w drugą stronę. Maciek chce do przodu, okej. Okay. Skacz. Może liny użyć? Może magicznego sznurka? Z kotwicą i do szyi. No elo. Krzepki, dziękuję za 6 miesięcy. Dobra, kliknąłem. Mogę się cofać teraz, no nie? Tył. Okej, okay. Teraz. Yes. Rączki mam tutaj cały czas. Czekam aż władcy zadecydują. No i źle, dobrze. Ewidentny brak dead row. Nie, nie jest. Maciek mówi tył, ja idę tył. Dobra, teraz co, przód czy tył? Ogólnie, gdybyś przegrał quiz, to ta gra byłaby jeszcze trudniejsza. To niemożliwe, żeby przegrać ten quiz. To jest dla prawdziwych fanów gier Reksio. Dobra, teraz? Bo ja kojarzę już to miejsce, ale ja nie wiem dalej, gdzie jestem. Znowu jesteś w tych samych miejscach? Ale to dobrze, bo ja chcę teraz wyjść stąd. To już dobrze, że jestem w tych samych. Chyba? Fanowska gra Reksio i Kretes Podkop przebiła oryginał swoją trudnością i nieprzewidywalnością. Nie, jest idealnie tak, jak jest w oryginałach. To jest akurat piękne w tym. Okej, okay. Tu jak pójdę do przodu, to trafię do wyjścia.
czy nie? Przód. Przepraszam, co? Przy przegraniu... Merewan pisze... Przy przegraniu pojawiają się ruchome teleporty ruszające się po tych czerwonych i niebieskich kropkach, które wywalają cię na start. Fajne. Mi się to podoba ogólnie. Dobra. Co teraz? Przód czy tył? Bo niebieskie się urywa w połowie, więc... Okej, czyli kompletnie nie mam racji jednak. Przód. Kochani. Pięknie. Brawa. Brawa. Dziękujemy, Maciek. Jesteś MVP. I dziękuję też Foxowi, czyli deweloperowi tej gry, za pomoc. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Myślę, że wszyscy są zadowoleni. Xermon, dzięki za subika również. Dziękujemy. Dziękujemy. Dev pozdrawia, podziękowania należą się bardziej Foxowi, bo mi mówił, gdzie masz iść. Wiesz. Nadal dziękuję. Okej. Okay. Idziemy. Będzie koniec. Pewnie. Wejdę, tu będzie koniec. O kurwa, macie, ale klimacik. O. Spooky. A zatem... Dzięki Tabakuba za 6 miesięcy. A zatem... Wiecie co? To jest ten moment, gdzie to można użyć. To zatem nareszcie przybyłeś tu, gdzie rodzi się przeznaczenie. Wigoj. I love Star Wars! I love Star Wars! W moim gabinecie, Reksiu! Jak miło, że przyszedłeś! Kuku! Szczęknięcie na przywitanie. Hau! Mam nadzieję, że labirynt nie sprawił ci problemów. Jeszcze nie dodałem drogi na... koło! Przemilczę to. Tak jak wczoraj mówiłem, zebrałem dużo ciekawostek, by zaimponować gościom. Szczekanie. Wszystko z ery kuratorium i układu Kurana. Rozejrzyj się, powiedz, co myślisz. Powiem. Man, I love when Dev says I love Star Wars. Model czyściciela Imperium w skali 1 do 10 tysięcy. Główny inżynier trochę na mnie dziwnie patrzył, gdy mu dałem schemat. Dobra. Zdjęcie wykonane tuż po zdobyciu świątyni dziadów i aresztowaniu Czekopary. Wszystko koko bez niepotrzebnej przemocy, naturalnie. Co za łotr wziąć na zakładnika klub emerytów. Okej, co to jest za układ słoneczny dziwny? Układ Kurana, no oczywiście. W całej okazałości. Pełen zasięg kuratorium. Uszczypliwe szczęknięcie. O tak. Kurakisie. Na Kurakisie nie było moich szturmowców, ale Żabba był moim podkomendnym. Zatem szczęknięcie. Tak. Miałem tylko jedną bazę na Indorze. Z generatorem, ale... Znacie? Czekajcie. Foto jakieś. It do be real. Czekajcie, muszę.
dam w miejsce Arta na ten moment. Ale myślę, że zasługuje na to. Dobra. Co to jest? Oficjalna szata kuku... O, tu... Oficjalna szata kuku... stresujące. Kukuratora, którą miałem na sobie podczas zniszczenia jaja. Trochę się z boku materiał przypalił, gdy nas z... zawadził ten jeden jajfajter. Autentyczny mundur szturmowca kuratorium służącego na jaju. Stan nienaruszony. Pytające szczeknięcie. Żołnierz zatrzasnął się w toalecie w porcie kokokosmicznym i nie uczestniczył w bitwie. Każdemu może się zdarzyć. Świetnie, dobrze. Cieszę się, że narrator jakby uspokaja. To jest normalne. Okay. Plakat propagandowy kuratorium, edycja limitowana. Tylko 200 tysięcy kopii. Mało jak na cały układ. Mój szpon. Bardziej dla stylu niż użytku. To wciąż wadliwy prototyp. Niezbyt bezpieczny. Powiedział Korneliusz, nie chcąc się przyznać, że czasem szpon wysuwał się w przeciwnym kierunku. Dobra, co to jest? Koko! Prawdziwy relikt. Tym chwytak. Chwytak jest potrzebny nam! Poświęcenie w słusznej sprawie. Dawaj mi to. Dziękuję za chwytak. A mogę to zajebać? Mój szpon. Nie mogę szponu zajebać. Okej. Okay. Dobra. Komputer. Rekszio przyjrzał się dokumentowi otwartemu w komputerze. Wyniki analiz są bardzo ciekawe. Anomalie wykazują bardzo mały rozrzut w przestrzeni. Kilkaset metrów. Ale rzędu dekad w czasie. Chyba jednak gdzieś zapomniałem minusa. Raporty wykazują cofnięcia w czasie, a przecież widziałem Kretesa jako... O nie. Nawiasem mówiąc, wcale nie wyglądał lepiej od obecnego. Ja nie chcę więcej... Nie chcę więcej podróży w czasie już. Kciuk! Dzięki za 27 miesięcy. Pokazują się alerty w ogóle? Powinny się pokazywać. Okej. Nie? Tak, pokazują się, ale są krótko. Coś Bartek musiał chyba pokręcić. Dobra. Mimo, że mnie obaliłeś, uważam cię za przyjaciela, ale to nie znaczy, że możesz wejść do moich prywatnych komnat. Czekaj, co? Kwestionujące szczeknięcie. Ograniczenia konstrukcyjne kurnika. Nie mogłem zrobić większych drzwi wejściowych. Żaden problem dla mnie. Używam czasoprzestrzennego teleportera chaosu. Powątpiewające szczekanie. Tak, czasem trafiam na złą planetę. Ostatecznie jednak docieram, gdzie chciałem. To tak mieliśmy. Okej, okay, no i co? To tyle? Mamy wszystko? Czy co? Bo... jeśli rozumiem, tego nie możemy zabrać. Teraz powrót. Uwaga, wykryto anomalię czasoprzestrzenną. Kompiluję raport. O nie. Pytający szczeknięcie. How? Ostatnio często się to zdarza. Moje teleporty to wciąż eksperymentalna technologia.
Pierwszy wariant, który ma teoretycznie zasięg całego czasu i przestrzeni. To nie jest dobrze. Mamy robić maszynę do prawie wszystkiego. Mamy prawie cały zasięg czasu przestrzeni. Awaria zasilania? To by wyjaśniało oświetlenie. Już kiedyś włączałeś generatory, prawda? Oto klucz do elektrowni. Wiesz co robić. Czyli tutaj? Proszę, to jest tutaj? Nie! Nie, 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 nie. Nie. Nie muszę się cofać. Nie muszę się cofać. Wejdę tu i użyję klucza na drzwiach. I będzie okej. Nie, nie, to nie są te drzwi. Ja pamiętam, gdzie są drzwi, które potrzebowały klucza. Okej. Idziemy. Tak, poproszę. Poproszę, tak, poproszę, tak, tak. Rozumiemy się. Owszem, Reksiu. Teraz musisz się przedostać na drugą stronę. Wyszczekana odpowiedź. Zgadzam się. Tak działają przygody linearne. Aby się cofnąć, musisz przejść już odwiedzone miejsca. Uparte szczekanie. Ach, niech ci będzie. Cięcie. Wszyscy oklaski dla Foxa. Wszyscy wielkie oklaski dla Foxa w tym miejscu. Piękny komentarz co do designu gier Reksio. Wow. Brawo. Brawo. To jest coś, co mnie... To był prawdziwy... To jest... Tę grę można uznać za horror w pewien sposób. Okej. Open the door. Butchers pisze: Reksio i Kretes Odkop mają na Twitchu więcej widzów obecnie niż Detroit Become Human, Cyberpunk czy Wiedźmin 3. You know. Wiesz jak jest. Dobra. Widać jakość. Jakość mówi, jakość sama się broni. Okej. Okay. Nie. Nie. Reksio jedynie domyślał się, że pokaźna machina była jednym z generatorów. Okej, okay, jest jakiś... tutorial? Sprawdź status zasilania. Zbyt niska energia wychodząca, proszę skontaktować się z administratorem. Albo możesz zignorować tą próbę zbycia cię i samemu wszystko włączyć. Przestań dokładać mi roboty, koleś. Jestem na przerwie. Okej. Co to znaczy jednym Z? Czemu piszecie tak? Maciek pisze, możecie mi już zabrać VIP-a, pozdrawiam. Nie. Nie. Okej, okay, czyli zmieniają... Okej. Okay. Nie okej. Okay. Kurwa mać. Musiałbym się zastanowić, a nie mogę, tylko po prostu klikam. One zmieniają... kolor tego najbliższego swojego. Więc... Hold up. Kurwa, już prawie było.
Hej! Sorry, ale po prostu niektórzy są mądrzy. Po prostu, niektórzy po prostu potrafią parę rzeczy. Och. Ale na pałę klikałem, dobra. Wiedziałem tylko jeden trik, że te boczne są po to, żeby pojedynczy zmienić, ale... Matiwie pisze, ale ta gra ma zajebisty vibe do dziadowania nocnego. Fajny ma klimat. No ten labirynt jest totalnie dla niej niezrozumiały, ale sama gra jest jakby, come on. Poziom energii optymalny. Przełączam na zasilanie główne. O, ale lampa. Można teraz... Uwaga, poziom energii spadł poniżej wartości minima. Włączam zasilanie. Nie, co ja zrobiłem? Czemu ja to zrobiłem? Czemu ja to zrobiłem? Czemu ja to zrobiłem? Dlaczego ja to kliknąłem? Nie klikam. Dobry, nie klikam już tamtego. Trzy razy musisz. Nie muszę nic. Dzięki Joyfu za 2 miesiące. Sprawdź status zasilania. Jest zajebiste. Raport, zasilanie główne przywrócone. A to drugie? Zresetuj generatory? Nie. Trzy razy musisz? Nie muszę trzy razy. Naprawdę? Nie muszę trzy razy. Czemu muszę trzy razy? Działa. Działa wszystko. Ale lampa tu jest teraz, Boże. Ej, dobra, mogę wracać, patrzcie, otwarte. Jedziemy, upstairs. On nie wie, czat. No nie, co ja nie wiem, źle robisz. Dobrze robię. Gratulacje, dotarłeś do końca dema. Mam nadzieję, że sprawiło ci tyle przyjemności, co mnie robienie jego i zagrasz również w pełną wersję. Jasne, będziemy grać. Będziemy grać w pełną wersję, jak wyjdzie. Wielkie brawa dla Fox Centurion. Polecam obserwować na Twitterze, bo warto. Ja obserwuję, od kiedy ktoś na Discordzie naszym napisał, że powstaje gra fanowska. I fajne, podoba mi się. Fajne, Fox lajkuje też różne arciki, różne pixel art themed rzeczy i game devowe. Także Maciek napisał właśnie o tym? No to wszystko jasne. Także wow, dojebane. Dojebana gierka. Podoba.